Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Diego w nowej serii na tym kanale, jaką będzie gra. The Hidden Deep. ogólnie jest to horror z mechanikami z gier takich jak Another World czy Flashback. W dużym skrócie jest to cinematic platformer i to naprawdę dobry. Jest na tyle dobry, że grę ukończyłem raz, teraz się biorę za nią drugi raz, pomimo tego, że jest jeszcze w Early Accessie, a ostatnio skończyłem w... Nie wiem, czy wtedy jeszcze nie było zamkniętej bety. Jakoś w lutym. Po ostatnim update'cie w ogóle gra z uporem maniaka wyłącza mi DLC-ka. Więc tak jest na tyle dobra, że postanowiłem dodatkowo wesprzeć twórcę. Znaczy teraz już twórców, bo gra zaczęła się od tego, że od projektu Łukasza Kołuskiego, który najlepsze jest to, i mnie to totalnie ominęło, jak pewnie część z was pamięta, że jestem zapalonym fanem imprezy takiej jak Pixel Heaven, jeżdżę na nią od lat. Gra została właśnie ta impreza... już nie będę nagrywał tego od nowa. Fakt jest 3 do clock. Gra została zaprezentowana na Pixelu w 2019. Na szybko. Tutaj mamy trzy różne poziomy trudności. Im niższy, tym jest mniej przeciwników i mamy więcej żyć. Tak, ta gra ma licznik żyć. Więc zagramy sobie na normalnym, żeby się nie musiał martwić. Bo jak każdy YouTuber standardowo, niezależnie od ilu razy inteligencji, w czasie nagrywania spada co najmniej o połowę. A w moim wypadku jeszcze bardziej. Gra jest na tyle powolna i wymaga na tyle precyzji często, że nie chciałoby mi się powtarzać niektórych sekwencji. Alright, boss. Więc co do samego Pixela jeszcze. Gra została zaprezentowana w 2019 właśnie na tej imprezie. I albo byłem na tyle wielkim ciulem, że ją totalnie olałem. Albo, co jest bardziej prawdopodobne, po prostu było tam tyle ludzi, że nie mogłem się w ogóle dostać do stanowiska. Tak samo jak się cieszyłem, jak w 20 czy w 21, nie pamiętam, jak się w ogóle dorwałem do Chernobylite'a. Posiedziałem 15 minut chyba, bo tam twórcy zrobili takie demo, żeby było tak na 20 minut. A tam nie pamiętam, czy siedziałem 10 czy 15, to pojawiła się stereotypowa baba z autobusu i zaczęła mi dyszyć nad karkiem, więc pomyślałem, no dobra, gra fajna, fajnego easter egga znalazłem z składującym stalkerem, słuchającym hardbassu i stwierdziłem, że no, ludzie już się na to czają, więc dam im pograć. Sama gra dość mocno nawiązuje do takich tytułów jak, znaczy nie tylko growych, ale i filmowych, właśnie jak Half-Life, czy Obcy, czy na przykład The Thing. Kojarzycie pewnie ten stary film, gdzie akcja się działa bodajże na biegunie, z tymi potworami i tak dalej, że one były wrażliwe na ogień. Nie mielić z tym Stephena Kinga, czy tam to. Tutaj akurat jeszcze nie mamy tej broni, ale sam ten DLC-k, który polega na tym, żeby dodatkowo wesprzeć twórców, dodaje skin do broni automatycznej, gdzie zamiast no, takiej podstawowej AR-ki, M4-ki, jak zwał, tak zwał, mamy Pulse Rifle'a z Obcego. Tutaj się jeszcze nie dostaniemy, ze względu na to, że nie mamy żadnych ładunków wybuchowych. Więc tak, mam tutaj karabin z Obcego jako DLC. Oraz sam DLC dodaje jeszcze możliwość sprayowania. Co też będzie fajną opcją teoretycznie. Nie jestem oczywiście na to za głupi, żeby oznaczać sobie, o, dobra, tym razem nie musiałem nawet powtarzać. Żeby oznaczać sobie tunele, w których się było na przykład. I jak widać, sam twórca tutaj dał od razu znak Lambda. Oczywiście kultowy już symbol, jeśli chodzi o Half-Life'a, którego, znaczy w sumie już chciałem powiedzieć, że nigdy więcej pewnie nie zobaczymy, ale jak
po sukcesie Half-Life Alyx, który nie był mały, mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy coś z tego uniwersum. Puść linę. Na razie się nie mamy jeszcze o czym martwić, tak pan Dieg. Ale jak widać, mamy standardowy już pistolet. Ogólnie gra polega na tym, że pierwsze misje to mamy na przykład uratuj technika, czy uruchom generator i tak dalej. Oczywiście później też są takie misje, tylko są coraz bardziej skomplikowane. Coraz trudniejsze ze względu na stworzenia, które żyją w tych jaskiniach. Okej. Okay. Otwiera w ten sposób. Tutaj potrzebujemy klucza. Correcto mundo. Na początku pójdziemy tutaj. Wow. Ten sam. Mało brakowało. I ślisk. O, tu już mamy pierwsze ślady. Nie wiem, jak to nazwać. Gniazd, czy jakieś po prostu żyły mineralne, ale też tutaj mamy dwa poziomy czołgania się. Podstawowy, gdzie jednak jeszcze możemy używać broni. I taki już totalny przyglebie, więc pozdrawiam osoby z klaustrofobią i z lękiem w ogóle do hobby, jakim jest gro... O, loader. O tym całkiem zapomniałem. Ale jednak wywarciłem trochę. Teraz robię coś głupiego, bo na przykład lampy da się... Dobra, w sumie to jest taka gra, że lepiej nie robić nic głupiego. Tutaj właśnie bardzo dobrze działa fizyka i naprawdę fizyka potrafi gracza ukarać, bo jak się to bardzo rozbujamy i naprawdę z impetem przywalimy naszym głupim ryjem w jakąś skałę czy nogami, to się po prostu możemy połamać. Tutaj zejdziemy niżej. I gdzieś tutaj ten mały parch jeszcze pełzał. Nie wiem, czy nie ma go gdzieś na ścianie i zaraz na mnie nie skoczy. To też jest możliwe. A tak, na szczęście z linki da się jeszcze strzelać. Nie pamiętam, jak to wyglądało ze przeładowywaniem. A, i amunicja, którą przeładujemy, raczej magazynek na przykład w połowie pełny, przepada. W sumie teraz wam... Dobra, teraz już nie warto. Chciałem pokazać skaner jaskiniowy takiego drona. O, i to jest fajne. To jest pierwszy raz generalnie, jak się spotkałem z tym ciulstwem, to taki... Kurwa, spo! I one są czasami umieszczane w takich miejscach, gdzie się ich gracz absolutnie nie spodziewał. Sam się dałem kilka razy złapać. A to pewnie przez moją percepcję i iloraz inteligencji. W sumie pewnie śmierci jakiś tam debank zobaczycie. Jak nie w tym odcinku, to pewnie w następnych. Hop. Hop. Ach. Dobra. W sumie teraz pytanie, bo się oczywiście zagadałem i wykopię na kartkę z podpowiedziami, bo tak, po tak długiej przerwie od YouTube'owania, to sobie postanowiłem zrobić kartkę z podpowiedziami. Z kategorii, w którym roku wyszedł, wyszła sama gra, gdzie miała, raczej kiedy miała tam pokazy i tak dalej. Ogólnie na bardziej merytoryczny materiał, co nie jest trudne w moim wypadku. Zapraszam na kanał Tomasza Drabika, szerzej znanego jako Głaz. W sumie nawet nie ma co go przedstawiać, gość naprawdę zarąbisty i robi robotę. Plus nie wiem, jak to się dzieje, ale
oni są właśnie na przykład quasi często na pikselach, energii się znajdowała na pikselach i potrafię cały dzień siedzieć na tej imprezie i widzieć na przykład skąd oni robią te zdjęcia, ale ni cholery nie potrafię ich nigdy spotkać. O. Ale w sumie tam jest i tak naprawdę tona innych fajnych ludzi, plus na pikselu oczywiście oprócz starych gier. Czy tutaj będzie coś, co mnie zje, bo nie pamiętam. Plus sama gra się jeszcze rozwija, więc nie wiem, czy twórca nie dodał jakichś nowych pułapek. O, dobra. Linka dosięgła. Więc jak będziecie kiedyś w Warszawie, będziecie mieli okazję, plus w tym roku ma być z powrotem na zajezdni starej autobusowej. Bo w zeszłym roku było bodajże we szkole filmowej, gdzie no ogólnie było fajnie, ale na piksel się to absolutnie nie nadawało, bo było strasznie mało miejsca tam. Reloading. Bye bye, maszkaro. Plus ogólnie coś mi pojechało w porządku, więc same imprezy. A, fajnie bieg. Nie wspominałem, ale to bardziej z przyczyn osobistych. Gastrycznych. Więc ogólnie tak. W tym roku ma być z powrotem na zajezdni autobusowej, więc będzie wystawione na pewno więcej komputerów. Oczywiście na których na każdym można posiedzieć, pograć i tak dalej. Będą naprawdę długie stoły z tym. Więc polecam, jeśli lubicie posiedzieć, pograć, zgadzać się z takimi dziadami jak wy i generalnie posiedzieć przy food truckach i przy piwie, go on! Dobra, jak się w ogóle robiło teraz tyrolkę? Spróbujmy tak, żeby przynajmniej zjechać w dół bardziej. Spacja? Nie. E, Q, X, Z. Alt, nie. V. Brak wyczek. Nie, dobra, fakt jest się do klok. Za niedługo będę miał samouczek z tym, więc. Dobra, w tamtej jaskini byłem. Jak widzicie, mapa się odkrywa razem z naszymi postępami, jakie tutaj mamy. Left i right. Co mi zaraz zje twarz? Ile już mamy? 13 minut. Ogólnie odcinki będę się starał robić. Wow. Hello there. Towarzysz Kenobi. Odcinki albo po 20 minut tak średnio, albo myślałem nad jednym poziomem, ale patrząc na to, ile już przechodzę pierwszy poziom, no to chyba po jednym odcinku, raczej po jednym poziomie. No, śmiało też dawajcie znać, czy nie brzmię generalnie jakbym siedział we wiadrze, bo mam wrażenie, że tak jest i pewnie mi to potwierdzicie. Więc będę musiał siedzieć kolejne 3 godziny z equalizerem. Ale i tak jest lepiej niż było. No i przede wszystkim dajcie w ogóle mi znać, czy jest sens, żebym wracał do YouTube'a, czy nie niczyj mam znowu marzeń, bo się czuję jak Najman, że przynajmniej raz na 1,5 roku kończę karierę. O, okej. Tutaj mamy pojazdy, które będzie można używać. Tylko do tego wymagany jest technik, czyli druga postać. Postacią możemy kierować jedną na raz. Oczywiście możemy wydawać jakieś tam proste komendy, ale średnio jest to przydatne póki co.
wracaj do duszy drugiego i jedź windą na niższy poziom. Okej. Biegnij, Ryszard. Biegnij jak wiatr. No, więc kontynuując, dajcie znać w komentarzach, czy jest sens, żebym niektórym z was przynajmniej niszczył marzenia i jakiekolwiek nadzieje na to, że ta skamielina jakoś wróci stale na YouTube'a. Piętnaście minut. Straty w ludziach? Zero. Dobrze! Aby kontynuować. Dzień 17. Poprzednich 16 nie pamiętam. Piłem z Marcinem do upadłego. Bo jedno piwo to wstęp do czterech. Cztery to wstęp do 12. Znajdź sterownię w pint i włącz ich zasilanie. Dobra, to jeszcze wam, żeby pokazać jakieś tam większe akcje i możliwe, że tutaj już znajdziemy pierwszego naszego patałacha, w sensie technika. To żebyście zobaczyli jeszcze, jak to wygląda z drugą postacią. Pierwszy odcinek pilotażowy najwyżej zrobił dłuższy. Elevators Control Room. O, dobra, tutaj już mamy te nasze małe dronki. One nam pozwalają skanować w bezpiecznej odległości, oczywiście badać jaskinie. Plus mogą, come on, razić przeciwników prądem. I w sumie jest za to osiągnięcie, żeby jedną dronką chyba załatwić 5 bugosów. Nie pamiętam. Potem też było jedno zgliczowane osiągnięcie, takie bardziej poradnikowe, ze znalezieniem jaskini. Sterowanie drzwiami. Dostęp zabroniony. O nie. Dziennik załogi. Bla bla bla, secret mission. Sytuacja jest krytyczna. Skażenie w strefie D219 wymknęło się spod kontroli. Jesteśmy zmuszeni wysadzić tunel wejściowy, by permanentnie odciąć strefę. Operacja rozpocznie się dziś o 15.30. Szyb 03 będzie czasowo wyłączony. Z poważaniem, Mark Gothenburg. A Erik. Okej. Moja genialna pamięć. 5, 2, 8, 8. Sekretne chłe chłe. Sekretny kod do drzwi wind to 5288. Chciałem też przypomnieć, że pana Cogwheela, dla którego niesamowicie śmieszne wydawało się odcięcie zasilania, gdy windą jechało 5 ludzi, nie ma już w naszym zespole. Pozdrawiam, Erik. Czekaj, kogo wywalili? Cogwell. Nie, tutaj nie ma nim. Exceed. A, będą zapisane pod listą zadań. Okej, okay, dobra. I pu. Genialny misklik. I pu. I byli blue. I can't see shit. I to jest chyba dobry znak. Nie, to był zły znak, to był zły znak. A, dobra, drobina jest tak zerwana, więc... A, właśnie, co to świateł? Oczywiście możemy zrobić naprawdę wielką głupotę i sobie wyłączyć przypadkiem. To czasami w czasie walki potrafi być dość nieprzyjemne. Where Robal? Dawaj, wlatuj w parę. Okej.
Widocznie stworzenia, które żyją na głębokości 2000 metrów pod poziomem morza, są bardziej odporne na wysokie temperatury niż zwykłe mąkę. I mega chce się 1,6. Kółeko z diglem. No w sumie tak, to jest podróba Desert Eagle'a. Kaliber 50. Kosz na ryj. Dziękuję. Dobra, gasimy Steama. Koniec grania. Lekcje odrobione? I co do jeszcze gier, które planuję, mam nadzieję, że to nim szlak trafi, ograć będzie m.in. Legend of Grimrock, który sobie przeszedłem chyba jakoś rok temu, prywatnie. Nawet nie, no niecały rok temu, chyba 8 miesięcy. Unit 2, Unit 1. Uż. Okej, sterownik windy. Dostęp zabroniony, dziękuję. W sumie, czy możemy jechać wyżej? Czy nie możemy wjechać wyżej? Nóg. Tutaj też tym bardziej nie. Oczywiście też mamy później innych przeciwników, jak na przykład pająki i gniazda, które nie dość, że wychodząc z nich małe pajączki zaczynają rosnąć, to jeszcze zresztą jak obcym z tych gniazd wylatuje kwas po postrzeleniu. Falling Risk. Pa pan Robal. Dobra, w sumie może tam pójdziemy zaraz. O, nie, nie. O, 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 o. Oczywiście pierwsze poziomy mam nadzieję, że nie dam ciała pod względem tej informacji są relatywnie łatwe, jak już się grę ograło. Więc pewnie tam zobaczycie jakieś śmierci w najbliższym czasie. A zresztą. Ja tylko muszę trochę rozbujać. Dobra, nie ma sensu. A, okej, okay, dobra. Już pamiętam ten poziom. Zrobimy. Okej, okej, okej. Now I get it. Dobra, już pamiętam. Tutaj był chyba moment z dźwigiem. I zobaczę ten kod. Pewnie po prostu źle go wpisałem. Ok, ale zobaczmy jeszcze wyższe piętro.
to ci zagwozdka, a to ci zagadka. Definitywnie nie. Ui. Combrovinda. No, może w tym control roomie było tam. Okej, się animacja na chwilę zgliczowała. No, definitywnie nie. A tam na dole raczej żadnego terminala nie było. Więc brawo, Dieg. Myśl, muszku, myśl. Bo tutaj innych notek nie było. Ale siara, pierwszy materiał po przerwie, już taki zgrzyt. 15:30. 5:28. No. Dobra, już myślałem, że się połamie. A! O, dobra. Dzięki, pan informatyk. No, wystarczyło tylko ruszyć skrypt. Pup. The door is open. No, German boy, don't go into the wheat cave. Oh my god, in Himmel. Is that the... Wow! Is that the Blumsmoken? Na szczęście inżynierzy też się potrafią tutaj bronić. Ale tak, oni nie mają za dużo amunicji, więc... Ogólnie ta gra to jest taki trochę symulator prac z ciężkim sprzętem. To nie jest oczywiście nic złego, to jest naprawdę fajna mechanika z tym wszystkim, że trzeba po prostu ogarniać dupę, żeby to wszystko... Chowaj to. Dobra, pana Zbyszka tu. Dobrze. Oczywiście chętność BHP, bo operator siedzi w
samym dźwigu, znaczy w dźwigu, kombajnie. Więc muplikiem sobie jadę na szychta. Dobra, pan 2. Gdzie mam pana 1? Pana 1 mam tu. Pan 2. O, spacę. Cofnij się lekko i spróbuj ponownie. Dobra, nasze drildo odstawiamy na dźwig. I pan jeden. Dobra, nie połamałem się. Checkpoint saved. Dzień dobry, pan Robal. Very, very quiet. No, oczywiście też są porozsypywane znajdźki w postaci amunicji, apteczek i tak dalej. I myk. Czy ta mina jest sprawna, czy tak średnio? Tak średnio. Zdaje się, że nie ma zasilania. Nie gówno, Sherlocku, ale to w sumie ja próbowałem odpalić. Uż. Indiana Jonasz. Well, shit. O, o. Dobra. A, bo przez chwilę... A, celownik mi się nie pokazywał. Gra ma też tryb wyzwań ogólnie. O, właśnie. Szkaner. Szkanbol. Mogą być... Wrogie organizmy. Myk prądem. Prawo. Okej, nie zdążyłem. No ale najważniejsze, że tutaj wyczyszczone. Oczywiście skanery są ograniczone. Wow. Dzień dobry, pan Geiger. Uf. Speedrun! Sztakler! Ta gra zmieni wasze życie na gorsze. Oho. General Kenobi? Reloading. O, jest wajcha.
Czy po coś robiła? Nie, wydawało mi się. Korba. Rego jest pusty. No. Możesz, czy nie możesz? Czy jesteś full? You're just retarded. Okej. This is fine. Mam na tyle amunicji. A, dobra, mam takie wybuchowe, okej. Plazma cutter. Po prostu byłem na tyle durnym cielem, że nie zauważyłem. Dobra, to już chyba nie było nic do zrobienia. Więc czystym sumieniem możemy stąd wychodzić. Definitywnie. Na to się nie da kliknąć. Tego zapamiętaj. Szkleroza. Wow, au! Mein Arschloch. Dobra, jak się używało apteczek? Melm. Nie rozkaz. Nie szpraj. O. Tak, definitywnie. O, dobra, podniósł. Quality gameplay. Gra wstrzymana, nie dziękuję. Nie. Nieważne. Jak już to wywaliłem, to zobaczę, czy jeszcze coś czyha na moje życie. Tu jest korba. Okej, okay, a może po prostu apteczka 9. O, okej, I guess. No, łatwiej by było, gdyby była pokazana na pasku. Miał, that's right. Nie ma Weślanda, sklerozą. A tak, co do gier jeszcze? Legend of Grimrock? To na pewno. Plus zacząłem ogrywać jakieś dziwne gry, które robią z ludzi potworów, czyli na przykład Rimworld będziemy mogli grać nawet kiedyś na streamach. Zrobić jakąś, nie wiem, osadę kanibali, którzy handlują narządami, narkotykami, bo czemu by nie, bo to Rimworld. Gra naprawdę pozostawia sporą dowolność wyborów. O hej, przyjaźni koloniści, rozbierzmy ich na narządy. Będzie fujnie. Dobra, ten z góry ma mnie w dupie, na szczęście. O, ała. Myk, panie, jak chce się. O, o, a. Nope, 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 nope. Fuck you. A drabiny są dla lamusów. Dla
Dlatego się nie bydę, się nie strzela jednocześnie. O, tak, tak, tak. Search. Reguł jest pusty. Też. Aha. Ale ja lubię panów inżynierów. Usz. Nie, dziękuję. Lubię jeść robale, ale nie jak robale jedzą mnie. O, ale w locie poszło. A, go postrzyję w larwę. A! Nie, 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 nie. Hej, still alive. Pyknie, pyknie. 9 pocisków, po co na więcej? Głowy nic mnie nie zaskoczyło. Chyba trafiłem lampę. Dobra. Biegnij, Ryszard. W sumie jak widzieliście, postać jest dość papierowa. Trzy, dwa, trzy, jeden. Ale najpierw... ciąg za wajchę, krąg. Dobra, panem jednym już tutaj możemy zejść. Coś mi się spacja przycięła. W sumie tą klawiaturę mam od... ...8-9 lat. Tego samego hebla. Dobra, pan 3 wychodź, pan 3 klika tu. I w sumie zobaczmy jeszcze, co jest w tych... Nie, 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 nie zrzucaj go. Okej, zobaczmy. Co się złego może stać? Jak się dokopiemy do szybowindy? Mam pomysła. Naszego pan trójka tu. Dobra, teraz robię shitpost, ale... na tym polega zabawa. Defraudujemy sprzęt za grube miliony. O wartości tak mniej więcej 2 sasinów, nie? Czy jestem w stanie? Nie. Nie mogę tam rozbić lampy. Dobra, pan jedynka, wskakuj tu. Ale pan spację, no działa pan dobrze dzisiaj. Od lat zresztą. Zaraz zjedziemy tą windą, tylko moment. Pam, para, pam, pam, pam. Oops.
Okej, okay. Nieważne. BHP nie słyszałem. Okej, okay, stoisz prosto. Dobra, ty jump. Idziemy defraudować. Dajesz pan dwa. Jedziesz. O nie, oni chyba utknęli na dobre. Dobra, już nie ma co. Przepadli. Misja nieudana. Przynajmniej dla nich. 3, 2, 1, 2. Aha. Mumu. Ja bym się śmiał, jakby mi to rozwaliło misję już, nie? Tak totalnie. Jakbym jeszcze musiał gdzieś z nimi pojechać, bo tego absolutnie nie pamiętam. Ale na szczęście chyba nie, tak. Nie spartoliłem tego. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Mission accomplished. Continue. Dobranoc. Więc dzięki wielkie wszystkim za oglądanie i cóż, mam nadzieję, że do następnego odcinka. Jak powiedziałem, dajcie znać w komentarzu. Więc jeszcze raz dzięki wielkie i hej, trzymajcie się.